Witam Cię serdecznie na kanale Biblijne Chrześcijaństwo, a dzisiejszym tematem będzie bojaźń Boża. Moi drodzy, temat bojaźni Bożej jest tematem, którego w żaden sposób nie możemy ominąć w wykładaniu słowa, w poznawaniu Boga, gdyż tak jak Salomon powiedział w przypowieściach, że bojaźń jest początkiem poznania. Co to znaczy początkiem? To, że aby poznanie zaczęło przychodzić do nas, musi w naszych sercach pojawić się bojaźń Boża. I dzisiaj, ponieważ Pan Bóg bardzo mocno włożył moje serce, to aby tym podzielić się dzisiaj z Kościołem, będziemy mówić, czym jest bojaźń, co mówi na ten temat Słowo Boże. Także zaczynajmy. Moi drodzy, z greckiego słowa phobos, od którego w tym świecie pochodzi słowo fobia, tak swoją drogą przeczytałem. Jakie jest znaczenie tego słowa z greckiego? Strach, postrach, bojaźń, lęk, przerażenie, trwoga, ale też szacunek, poważanie i cześć. Jak zwróciliście uwagę, w znaczeniu z języka greckiego tego słowa są, można powiedzieć, dwie strony znaczenia słowa bojaźń, prawda? Że jest cześć, poważanie i szacunek, czyli coś w takim sensie jakby dobrego, respekt, prawda? A z drugiej strony jest strach, postrach, bojaźń, lęk. Czym jest lęk? Lęk jest związany ze strachem, prawda? Przerażenie i trwoga, tak? I dzisiaj przygotowałem parę fragmentów słowa, które przeczytamy i zobaczymy, co Bóg tak naprawdę mówi do nas przez te fragmenty słowa. Także otwórzmy sobie najpierw drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 5, werset 11. To jest krótkie zdanie, ale chcę pokazać, co Paweł powiedział na temat bojaźni do Koryntu, tak w dwóch słowach. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Także tutaj Paweł podkreśla, że ma świadomość tego, czym jest bojaźń Boża. I myślę, że każdy z nas, każdy uczeń Jezusa powinien mieć świadomość tego, czym jest bojaźń Boża, biorąc się za jakąkolwiek służbę w Kościele, za głoszenie, gdyż wierzę, że zbawienie przyszło do nas w konsekwencji bojaźni Bożej i poznania. Dobrze, lecimy dalej. Dzieje apostolskie, rozdział 9, werset 31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I tu jest pokazane, że Kościół, który pomnażał się, prawda, który był prowadzony przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, czyli miał owoce w jakiś sposób, że ludzie się nawracali wtedy bardzo, żył w bojaźni pańskiej. Jest to podkreślone, także jest to bardzo ważne, tego nie możemy ominąć. Dobrze, lecimy dalej. Także teraz może przeczytamy list świętego Pawła do Filipian. To jest rozdział 2, werset 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I tutaj Paweł mówi do Tymoteusza, prawda, czyli to jest przesłanie do Kościoła oczywiście, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawowali. Co to znaczy? Czy ma to się wiązać ze strachem, z lękiem? Nie. Tutaj w tym fragmencie Paweł mówi, abyśmy z respektem do Boga, z szacunkiem, z czcią do Boga, prawda, z świadomością tego, że On jest Bogiem, a nie jest naszym kolegą, że tak to ujmę, zbawienie swoje sprawowali. Czyli co to znaczy sprawowali? Że nie możemy tego zbawienia odłożyć na półkę. Że po prostu jeden raz powiedzieliśmy, okej, dobra, Panie, Panie, wierzę w Ciebie, ale ja idę swoim życiem. Wierzę, że człowiek, który otrzymuje Ducha Świętego, nie chce grzeszyć, nie chce trwać w grzechu, prawda? I zaczyna zbawienie swoje sprawować. Nie jest w stanie zrozumieć tego człowiek, który nie otrzymał Ducha Świętego, który nie został przekonany przez Ducha Świętego i w jakiś sposób napełniony przez Ducha Świętego, tak. Dobrze, czyli jest mowa tutaj o sprawowaniu zbawienia z bojaźnią, czyli z respektem, z czcią do Boga, tak?
Dlaczego podkreślam tutaj znaczenie słowa bojaźni? Bo w innych fragmentach słowa zobaczymy, że jest też jakby znaczenie słowa strach, postrach, lęk. To słowo jest tak głębokie, że trzeba wiedzieć, w którym fragmencie słowa, w jakim kontekście jest ono mówione. Tak? Czy jest mówione do świata, czy jest mówione do kościoła. Tak? Dobrze. Teraz fragment pierwszego listu świętego Piotra. Jest to 1 Piotra 1,17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Co to znaczy, że mamy żyć w bojaźni tutaj? Czy mamy żyć w strachu? Nie, ponieważ Bóg nie dał nam ducha strachu, o czym przeczytamy za chwilkę, prawda? Czyli co to znaczy, że mamy żyć w tej bojaźni? Mamy żyć w czci dla Boga. I tutaj znowu wierzę, że Piotr chce powiedzieć to, że mamy mieć świadomość tego, komu służymy, jak drogą krwią zostaliśmy wykupieni i jaka powaga jest tego, kim jesteśmy teraz tutaj na ziemi, jako uczniowie Jezusa. Co zostało nam powierzone? Jakie obietnice, ale też jakie rzeczy, które mamy wykonać tutaj na ziemi. Dobrze, a teraz przejdźmy już do listu Rzymian. Rozdział 8. Tutaj zobaczymy coś trochę innego. Rzymian 8, werset 15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Znany dla wszystkich fragment, prawda? Że nie wzięliśmy ducha bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Czyli w tym sensie słowa bojaźni możemy powiedzieć, że nie wzięliśmy ducha strachu. Bóg nie przyszedł, żeby nas straszyć, ale wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I tutaj widzimy to samo słowo użyte, ale już w kontekście jakby znaczenie tego słowa z greckiego jest już w tym znaczeniu, że wzięliśmy ducha szacunku, ducha poważania czci Boga, a nie, że wzięliśmy ducha strachu. Prawda? To są dwa różne znaczenia. To trzeba bardzo o tym pamiętać, bo możemy wpaść w zrozumienie, że Bóg jest strasznym Bogiem. On jest strasznym Bogiem, tak, ale dla tych niezbawionych ludzi. I dlatego ten, kto trwa w grzechu, ten, kto nie przyjmuje Boga, a gdzieś ma świadomość, że on gdzieś tam istnieje, w jakiś sposób gdzieś żyje w strachu, choć może to nie emanuje z niego, może on tego nie pokazuje, ale gdzieś wewnątrz jest w nim strach przed sądem. Ale my jako uczniowie Jezusa Chrystusa mamy mieć świadomość, że zostaliśmy zbawieni. Co nie znaczy, że mamy nie sprawować swojego zbawienia. I mamy to robić z bojaźnią, z drżeniem, czyli z szacunkiem. Wiem, że może trochę się powtarzam, ale bardzo ważne jest zrozumienie tego słowa i co mówią nam te wszystkie fragmenty, bo jest dość sporo. Dzisiaj tak tylko parę tych fragmentów poruszymy. Dobrze, także lećmy dalej, bo jeszcze jest ich parę. Drugi list Pawła do Tymoteusza. Teraz jest rozdział 1, werset 7. Czy to jest bardzo podobny fragment, który bardzo podobne rzeczy nam mówi. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Czyli Bóg dał nam ducha mocy i miłości i powściągliwości, czyli Ducha Świętego. To są owoce Ducha Świętego. Duch Boży manifestuje się w mocy. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Bożego. Powściągliwość, że to wszystko to jest owoc Ducha Świętego w nas i ten Duch Święty w nas mieszka. Czyli Bóg nie dał nam ducha bojaźni, czyli jakiegoś ducha strachu. Prawda? Czyli tutaj Paweł do Tymoteusza znowu podkreśla to samo, prawda? Co czytaliśmy w liście do Rzymian. I ostatni fragment jest z pierwszego listu Jana. Jest piękny fragment, który myślę wszyscy znamy. Jest to wspaniały fragment. Uwielbiam ten fragment, dlatego go przeczytam. Nie mogliśmy o nim zapomnieć. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń drży przed karą, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Wierzę, że prawdziwą miłość możemy poznać dopiero wtedy, kiedy poznaliśmy Boga. Ponieważ Bóg jest miłością. Tak? Wszyscy o tym wiemy. I gdy nie mamy miłości Bożej w naszym sercu, gdy nie poznaliśmy
miłości Bożej możemy drżeć przed karą. Dlatego mamy tą bojaźń w sensie tego strachu. A czy jest napisane, że w miłości nie ma bojaźni? Czyli w miłości Bożej, w tym kim jesteśmy w Bogu, nie mamy strachu. Nie mamy strachu, ale mamy, do czego wracam, ten respekt, szacunek, cześć. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I na koniec przeczytam jeszcze parę wersetów z psalmów. Dosłownie wybrałem 4. Także bardzo krótko przelecimy przez psalmy. Wierzę, że możemy znaleźć więcej tych fragmentów. Akurat 4 po prostu wybrałem. Ale myślę, że bardzo treściwe. 34 psalm, werset 8. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Tutaj jest napisane, że Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Czyli Bóg strzeże, Bóg posyła swoich aniołów, Bóg widzi to, że mamy szacunek do Niego, że jest dla nas ważny, że jest pierwszy w naszym życiu, prawda? I On nas strzeże, posyła swoich aniołów. W tym czasie posłał swojego Ducha, który nas prowadzi. I to jest wspaniałe. To jest charakter Boży. Lecimy dalej. 103 psalm. Już momencik. 103 psalm, werset 13. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. I to jest już to słowo bać się. Wierzę, że w tym kontekście właśnie szacunku i strachu takiego niepowiązanego z lękiem, prawda? Jak się lituje ojciec nad dziećmi. Ja mam dopiero małe dziecko, także nie mam jeszcze olbrzymiego doświadczenia, ale wierzę, że gdy dziecko nabroi w domu, zrobi coś nie tak, jak byśmy tego chcieli jako rodzice, kiedy przychodzi i ma szacunek do rodziców, prawda, to my wybaczamy tym dzieciom, litujemy się nad nimi i dalej kochamy ich, prawda, bo cały czas ta miłość jest w nas, prawda, co nie znaczy, że nie ma karności, bo mamy też wychowywać w karności i wierzę, że prawdziwa bojaźń, chodzenie w bojaźni Pana jest poddawaniem się karności, poddawaniem się wychowywaniu, karceniu, bo tak mówi Słowo Boże, prawda, list do Hebrajczyków, prawda, Piotr mówi o doświadczeniach, prawda, które wiążą się z wypalaniem w ogniu doświadczeń, czyli z karceniem Pańskim. I tym jest właśnie poddawanie się bojaźni Bożej, a nie strachu, prawda? Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Pan lituje się nad nami, bo Pan nas wybrał, Pan nas kocha, Pan nas prowadzi, On nas w jakiś sposób tuli, prawda? Ale też chce, abyśmy szli dalej i wzrastali, abyśmy nie stali w miejscu. Wierzę, że jeżeli nie stoimy, nie idziemy tak jakby do przodu, a stoimy, to już jesteśmy w złej pozycji. Prawda? Nie trzeba czasem wracać. Ktoś powiedział ostatnio, że nie trzeba czasem wracać, wystarczy, że się człowiek zatrzyma, a już nie idzie z kierunkiem wody, prawda? Z kierunkiem rzeki, z nurtem. I tak samo Bóg chce, abyśmy płynęli, abyśmy szli dalej, prawda? Abyśmy wzrastali, wykonywali Jego słowo, żyli w pobożności, prawda? Dobrze, lecimy dalej. Psalm 111, werset 10. I tu jest podobne słowo, podobne zdanie użyte, jak powiedział Salomon, prawda? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chcesz być mądry, chcesz otrzymać mądrość od Pana, miej bojaźń w sercu. Tego Bóg pragnie. Bóg chce to wylewać, prawda? Bóg chce, żebyśmy byli szczerzy. Mówiłem o tym w innym materiale. Możecie oglądać szczerość w świetle Biblii, prawda? Z szczerymi tajemnice Jego. Czyli Bóg też chce tajemnice swoje wylewać, prawda? Ale to się musi wiązać, prawda, z szczerością i z bojaźnią, prawda? Jak może mądrość przyjść do nas, jeżeli nie będziemy mieć bojaźni w naszych sercach, prawda? Proste, wierzę, że proste, choć tak dla nas wielu trudne do wprowadzenia, prawda? Dobrze, ostatni psalm, w sensie ostatni fragment z psalmu 147, 147, wers 11. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Pan spogląda na nas z niebios. Szuka tych, którzy Go szukają, prawda? I On widzi tych, którzy się Go boją, tych, którzy z drżeniem zbawienie swoje sprawują, czyli mają szacunek do tego, co się wydarzyło na krzyżu i trwają w tym, wykonują to zbawienie. Nie odstawili tego na bok i żyją sobie swoim prywatnym życiem, ale pragną codziennie Bożej woli, poznawać Boga, wzrastać w Bogu. I Pan błogosławi swój Kościół w ten sposób, prawda? I
pomnaża ich chodzenie w łasce, prawda? Mamy umacniać się w łasce, to znaczy umacniać się w łasce, wzrastać w łasce, wzrastać w świadomości, że wszystko tak naprawdę zależy od Boga. To wszystko, co dzieje się w naszym życiu, prawda? Uczniów Jezusa jest z łaski Bożej. Charyzmaty, dary, prowadzenie. To, że Bóg daje nam mądrość, poznanie. To, że Bóg stawia naszej drodze osoby, którym możemy świadczyć, głosić, które się nawracają. To wszystko dzieje się z Bożej łaski i my mamy wzrastać w łasce, ale to może wypłynąć tylko kiedy w naszych sercach jest bojaźń Pana. I to jest proste. I zachęcam, abyśmy przyszli do Pana w modlitwie. Panie, jeżeli w naszych sercach gdzieś nie ma bojaźni, to sprawa ona pojawiała się coraz bardziej, bo chcemy nie chodzić na ślepo, chcemy dostać poznanie. Moi drodzy, bardzo przeżywam ten temat, ponieważ widzę, jak w wielu kościołach nie mówi się o grzechu, nie mówi się o piekle, nie mówi się o tym wszystkim, co jest trudne, a w jakiś sposób nie jest do pominięcia. Bóg chce, abyśmy wzrastali w poznaniu. Także, moi drodzy, ubiegajmy o bojaźń. Ubiegajmy o bojaźń się przed Panem, prawda? Abyśmy mogli otrzymywać też te perły, które Bóg ma dla nas. Nie bądźmy ślepi i nie dajmy się prowadzić ślepym. Szukajmy Pana całym sercem. Wierzę, że Pan Bóg tego chce. I wierzę, że Pan Bóg dzisiaj chce powiedzieć to do Ciebie. Jak i do mnie. I do każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Także, moi drodzy, reasumując, bez bojaźni Bożej nie jesteśmy w stanie otrzymać poznania. I teraz w jakiś sposób chcę przestrzec, ale też zwrócić Waszą uwagę, abyście byli czujni, moi drodzy, abyśmy nie chodzili na ślepo, bo widzę wiele różnych nauczań w internecie, w sieci. Ja też w jakiś sposób publicznie o pewnych rzeczach mówię, chociaż inne rzeczy przeżywamy na społeczności. Wierzę, że są jakieś tematy, które powinniśmy mówić publicznie, ale też są tematy, które omawia się w ciele, w eklezji, którą jesteśmy blisko, prawda? I w jakiś sposób chcę przestrzec przed ludźmi, z których ewidentnie emanuje brak bojaźni Bożej. To są zazwyczaj ludzie, którzy w jakiś sposób naśmiewają się ze świata duchowego, którzy bluźnią w jakiś sposób, szydzą z tego, kim jest szatan, śmieją się z szatana, kopią w cudzysłowie jakieś piekło, jakieś takie słownictwo. Wiecie, moi drodzy, to nie jest owoc bojaźni Bożej. Wierzę, że na to trzeba zwrócić uwagę, bo pytanie, jakie poznanie wypływa z tego rodzaju nauczycieli. Moi drodzy, badajmy i osądzajmy to, co kto mówi. Ja też bardzo Was proszę, osądzajcie to, co mówię. Nie przyjmujcie tego dosłownie. Badajcie to, pytajcie Pana, czy to, co mówię, jest prawdą. Wierzę, że nie mamy czynić członkami Kościoła, ale mamy czynić uczniami, czyli moim obowiązkiem jest usamodzielnić Ciebie, abyś Ty mógł sam wzrastać w tym namaszczeniu, które Bóg ma dla Ciebie, abyś mógł wykonać to, do czego Bóg Ciebie powołał. Prawda? Także, a jeszcze przeczytam może króciutko odnośnie tego, jak ludzie bluźnią światowi duchowemu. Słuchajcie, nawet Archanioł Michał, prawda, to jest fragment z listu Judy, to jest werset 9, bo to jest tylko jeden rozdział. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech Cię Pan potępi. I wierzę, że my jesteśmy powołani do tego też, aby wyganiać demony, prawda, głosić Ewangelię oczywiście, prawda, ale w żaden sposób nie możemy bluźnić światowi duchowemu, nie jesteśmy do tego powołani. I napominam tych wszystkich, którzy w jakiś sposób to robią, w miłości, aby opamiętali się, aby mogli zastanowić się na tym, bo wielka odpowiedzialność za tym idzie. I widziałem już fatalne owoce w swoim życiu tego i czasami te owoce wychodzą po prostu po czasie. Moi drodzy, bądźmy ostrożni. A tymczasem błogosławię Was, zachęcam Was, abyśmy wzrastali w bojaźni, w łasce oczywiście i sprawowali swoje zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Moi drodzy, pozdrawiam i jak Bóg pozwoli, to do zobaczenia.